Witam Państwa w piątek 2 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości. Propozycje na weekend, rodzinny piknik i wakeboardowe szaleństwo na Czechowicach. Ciekawe hip-hopowe brzmienia w starej fabryce drutu i powrót Ladosława Latala na stanowisko trenera Piasta Gliwice. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Zaczynamy od sportu, bo okazja jest wyjątkowa. Po tym, jak do dymisji podał się prezes Adam Carkowicz, a Piast Gliwice rozwiązał umowę z dotychczasowym trenerem Jiżyneczkiem, pojawiły się spekulacje, że do Gliwic wrócić może Radosław Latal. Czech był głównym architektem sukcesu, jakim było w zeszłym sezonie zdobycie wicemistrzostwa Polski. Jego ewentualny powrót wyczekiwany był więc przez kibiców z wielkimi nadziejami. Wczoraj te nadzieje w końcu udało się zrealizować. O godzinie 17:00 pełniący obowiązki prezesa klubu Grzegorz Jaworski przedstawił mediom starego nowego trenera. Wielki powrót Radosława Latala do Gliwic stał się faktem. Czy dzięki jego obecności na ławce Piast w końcu zacznie strzelać gole i wygrywać? Tak to jsem nečekal ani já sám, že se vrátím, samozřejmě stalo se tak. Nie spodziewałem się tego, że wrócę, natomiast teraz jestem tu i mam nadzieję, że uda mi się odbywać chłopaków, żeby grali tak jak w zeszłym sezonie. Pomysł, żeby trener Latal wrócił, jeżeli oczywiście jest wolnym trenerem i chce do nas wrócić, no był taki oczywisty, dlatego że trener Latal zna doskonale tą drużynę, trenował z nią w okresie przygotowawczym. Jesteśmy przekonani o tym, że w związku z tym, że osiągnął bardzo dobre wyniki w tym roku też takie wyniki osiągnie. To rozhodnutie moje było ciężkie, protože nějaké ty nabitky jsem měl z innego klubu. To první setkání tady z vedením už... Oczywiście była to dla mnie trudna decyzja, którą musiałem podjąć. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj do godziny 12 nie byłem zdecydowany, jak będzie to wyglądało. Natomiast pierwsze spotkanie z działaczami było już w zeszłym tygodniu, w piątek. Przyjechali do mnie do Czech i tam już długo rozmawialiśmy. Podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem i mam nadzieję, że wszystko już teraz pójdzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że wszystko już się ustali. Jutro w Parku Chopina będą się bawić gliwiccy seniorzy wraz z rodzinami. Impreza rozpocznie się o godzinie 13:30 zbiórką przed magistratem. O godzinie 13:45 barwny korowód przejdzie ulicami Zwycięstwa i Aleją Przyjaźni do Parku Chopina. Tam o godzinie 14:00 rozpocznie się piąty piknik seniora. Wystąpi Arkadia Band oraz Gang Marcela. Ale nie zabraknie też innych atrakcji, m.in. wspólnego pieczenia chleba i gotowania bigosu, a zatem również degustacji. Poza tym przygotowano m.in. występy artystyczne, rodzinne miasteczko, dojenie krowy, balonowe zoo i kącik dobrej książki. Największe w Polsce spotkanie rodzin dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami odbędzie się jutro na terenie ośrodka Czechowice. Trzeci śląski piknik rodzinny organizowany przez Gliwicki Klub Rodziców Fundacji Jasia i Małgosi to sposób na integrację, wspólne spędzenie czasu rodzin dzieci z autyzmem z całego kraju. Ale również doskonała okazja do konsultacji z różnymi specjalistami. Zaplanowano ponadto treningi zumby, naukę tańca, pokaz pierwszej pomocy. Dzięki Straży Miejskiej powstanie mini miasteczko drogowe, na którym będzie można poznać zasady ruchu drogowego. Najlepsi artyści polskiej sceny hip-hopowej w jednym miejscu oraz postindustrialny klimat starej fabryki drutu sprawia, że czeka nas jedno z ciekawszych muzycznych wydarzeń 2016 roku. Dziś i jutro trzecia z kolei edycja Silesia Hip-Hop Festival. Pierwszego dnia, 2 września, w piątek odbędzie się cała seria warsztatów. Beatbox prowadzony przez Minixa, DJing prowadzony przez DJ-a Hobbita i Totentona, breakdance prowadzi Jeziorski, Graffiti-Nesk. Drugiego dnia wystąpią m.in. Trzeci Wymiar, Małpa, Zbuku, Skorup i Filozof. W wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Także jutro w Czechowicach odbędą się nieoficjalne Mistrzostwa Polski w wakeboardingu. Przyjadą najlepsi rajderzy z kraju, aby powalczyć o Puchar Czeszek. Szybkość, triki, które nie tylko u zawodników powodują przyspieszenie tętna, najpierw amatorzy, a później zawodowcy. Zwycięzcę poznamy około godziny 18:00. Imprezie patronuje Telewizja Imperium. O tej dyscyplinie powiemy jutro w powtórce wtorkowego Lata Imperium.
imieniu operatora Imperium Telekom uprzejmie informujemy wszystkich abonentów telewizji o nowej ofercie programowej obowiązującej od dnia 1 września 2016 roku. Do wszystkich pakietów telewizji dodane zostały nowe kanały telewizyjne. Już teraz mogą Państwo oglądać kilkanaście nowych kanałów, w tym 10 w jakości HD. Prosimy abonentów o dostrojenie odbiorników telewizyjnych, aby móc zapoznać się ze wszystkimi nowymi kanałami. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi abonenta pod numerem telefonu 32 301 4000. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Jeżeli ktoś przegapił wcześniejsze wydania, polecam Państwa uwadze podsumowanie tygodnia jutro na naszej antenie o godzinie 17.40. Przy okazji przypominam, że wszystkie nasze materiały są dostępne na naszej stronie tvimperium.pl. Jak zwykle na weekend przygotowaliśmy specjalną ramówkę. Detektyw historii z kamerą wśród ludzi i ostatnie odcinki Lata Imperium. Po serwisie Pogoda na sobotę. Dziękuję za dziś i życzę przyjemnego weekendu.